Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. 2 sierpnia, środa. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność w oparciu o własną wiedzę. Przechodzimy do indeksu dolara. Może zacznijmy od kalendarza inwestycyjnego. Dzisiaj mamy o 14:15 zmiana pozarolniczego zatrudnienia oraz 16:30 zapasy ropy naftowej. Czyli te dwie rzeczy mogą mieć wpływ przede wszystkim na zapasy ropy naftowej. To jesteśmy na silnym oporze. W zależności od tych danych, które się tam pojawią, spodziewam się silnego wybicia lub też zejścia niżej, jeżeli byśmy powrócili do tego kanału, który tutaj sobie wyznaczyliśmy, no to jest szansa na dalsze wzrosty tutaj w kierunku tej środkowej linii. Ale to jest, no poczekajmy na te wyniki. Na ten moment znajdujemy się w strefie odporu, z której spodziewałem się spadku, no i zrobienia przynajmniej zasięgu tej małej korekty, która nam prowadzi ten ruch wzrostowy do poziomu 78800 strzyp. Nasdaq widzimy, odbijamy się od wyznaczonej strefy, zrobiliśmy zasięg dużej korekty, czyli jest szansa wyjścia górą. Natomiast tutaj bardziej lokalnie patrząc, no poszliśmy do wsparcia 15591, 15543, ta strefa. Gdybyśmy wybili tą korektę, no to możliwe zejście w okolice 15349. Także ja spodziewam się, jeszcze tutaj mamy po drodze wsparcie w postaci tej średniej kroczącej, która nie została przetestowana, 15492. Także to są poziomy, które na ten moment obserwuję z interwału jednodniowego na staku. Raczej bym spodziewał się tutaj zejścia ceny niżej. Złoto zgodnie z analizami. Mieliśmy wczoraj ładny spadek, dzisiaj jest odbicie i tutaj dojście do 1951. Ten poziom jest dla mnie teraz najważniejszym oporem. 1951-292, interwał jednodniowy. Pierwsze wsparcie 1934. Schodząc sobie na interwał godzinowy, tutaj mamy bardziej lokalną sytuację. Ja spodziewałem się tutaj, jeżeli nie wybijemy tego poziomu 1952-1955 tej strefy, no to spodziewam się zejścia tutaj do okolic 1940-1933-1928. To jest moja strefa zakupowa. Jak się przyjrzymy na jednodniówce, no to właśnie w tym miejscu 1933-1928 jest to strefa, która moim zdaniem zostanie przetestowana i stąd zobaczymy kontynuację tego ruchu wzrostowego. Gdyby ona nie wytrzymała, no to myślę, że wejście i ponowny retest strefy 1906-1892. Niemniej jednak na ten moment dla mnie kluczową strefą jest 1933-1928 na gaz ziemny, wsparcie 2, 5 czy 4. No i spodziewam się tutaj przetestowania jeszcze raz tego poziomu, bądź nawet zejścia w okolice 2,480 i stąd reakcji popytowej, ponieważ no tu widzimy też dywergencję na RSI na 4-godzinówce. Mamy wyższy dołek, niższy na RSI, niższy dołek w cenie, wyższy na RSI. Także tutaj jak najbardziej możliwe odbicie bądź jakiś ruch korekcyjny.
Tutaj jest ta dywergencja. Zaznaczymy sobie możliwe, że zejdzie tutaj w tę okolicę i odbijemy ponownie wyżej. Wówczas, jeżeli byśmy byli z tego poziomu, no to pierwszy mój target 2,69, 2,640. Natomiast tutaj całkiem realne jest zejście do 2,480. Ropę sobie już umówiliśmy. Jesteśmy przed ogłoszeniem danych na oporze, także jest możliwa korekta, wykonanie, powtórzenie ruchu korekcyjnego. Jeżeli wybijemy siłą ten poziom 82,422, no to następne poziomy, które będę obserwował, znajdują się już w tym kanale wzrostowym. Natomiast ten poziom dla mnie jest kluczowy na ten moment, jeżeli chodzi o ropę. Jeszcze możemy sobie zmierzyć cały ten spadek, który tutaj mieliśmy. Do dołka zapadły się 8, to tutaj jest 8, 7, 9, 6, 6. To jest następny target, jeżeli byśmy tutaj kontynuowali ten ruch wzrostowy. Mieliśmy 8,86 całego tego mierzenia. Natomiast schodząc jeszcze szerzej, no to zaraz sobie tu skorzy 61. Natomiast schodząc sobie na jeszcze wyższy interwał, cały ten spadek 7,86, 0,61 tutaj mamy na tym poziomie, także no, wybicie tego poziomu to jest dojście dla mnie do następnego poziomu tutaj w okolicach 87,946. dwa wybicie 87,946 dla się dla wzrostów. Przechodzimy teraz do walut. Frank szwajcarski do jena. Ja w dalszym ciągu tutaj oczekuję tego wzrostu w okolice wybicia tych dwóch szczytów i dojścia tutaj w okolice 164,47, 164,620 jako pierwsze targety. Finalny target 165. 165, 158. Gdyby jednak się wydarzyło tak, że wybijemy tutaj ten poziom, no to jest 162, 033. Natomiast tutaj te wsparcia, możliwe dojście ceny, przetestowanie tych dołków, nabicie ich i w dalszym ciągu oczekuję dojścia ceny tutaj w tym rejonie, czyli wybicie nowych szczytów. Funt do dolara. Funt do dolara, jesteśmy w strefie wsparcia, to jest jednodniowy interwał. Jesteśmy w strefie wsparcia, wyznaczone mierzeń FIBO, ZZB, zasięg korekty, także dość mocne wsparcie 28,031. Jeżeli dolar zacznie się osłabiać, ten indeks dolara nam, no to wówczas możliwe podbicie tutaj w rejon. Zobaczymy. 1,29,221. No i może atak na wyższe szczyty. Natomiast gdyby dolar, ten indeks dolara, który sobie obserwujemy, odbił się tutaj i zszedł do przetestowania tej linii trendu, no to możemy zobaczyć ten ruch wzrostowy na funcie. Natomiast jeżeli będziemy, co uważam jest bardziej prawdopodobne, kontynuować wzrosty z kierunku 102,727, bo ta korekta na funcie do dolara może nam się pogłębić w okolicy 1,26600. Euro-dolar, tutaj spodziewam się zejścia do 1,09048, 1,08850. Raczej na dolarze jestem prowzrostowo nastawiony do ceny dolara. Na złotówce do dolara 4,04 możliwe przetestowanie tego poziomu od góry. Jest to teraz wsparcie dla ceny i tutaj możliwe jest też przetestowanie i odbicie w kierunku 4,07 targetu, który sobie wyznaczaliśmy
już jakiś czas temu, zgodnie z analizą, odbiliśmy od poziomu 3,97-157. Widzimy tutaj to zejście, odbicie i idziemy dalej w tym kierunku. Także jak najbardziej możliwe przetestowanie teraz tutaj tego poziomu 4,04 i kontynuacja ruchu wzrostowego. To wszystko, co przygotowałem dla Was na rynku Forex na dzisiaj. Do usłyszenia na kolejnej aktualizacji. Życzę wszystkim udanych trade.